Obchody jubileuszu 50-lecia i nadania sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Walentego w Kłodzku. Homilię wygłosił proboszcz parafii ksiądz Jan Siedlecki. Przeszłość, chociaż minęła, jest fundamentem. Dlatego podczas każdego jubileuszu patrzymy, jaka ona była, jakie były te lata. Dzisiaj, świętując 50-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach, również patrzymy w przeszłość. A przeszłość to przede wszystkim ludzie, druhowie, którzy zakładali Ochotniczą Straż Pożarną, którzy mieli taką inicjatywę, którzy czuli przede wszystkim taką potrzebę. I co bardzo ważne, w dzisiejszych czasach czynili to bezinteresownie. Bezinteresowność jest wpisana w Ochotniczą Straż Pożarną. A więc ideał tak bardzo bliski Ewangelii i wpisujący się w Ewangelię. Bezinteresowna służba potrzebującemu. Bez względu w jakich warunkach. Bez względu na to, czy przyjdzie zapłacić życiem. Pomagamy innym, ratujemy innych. W trakcie mszy poświęcono sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach, który miał być wręczony w dalszej części uroczystości. Po obrzędach kościelnych strażacy przeszli przez wieś w uroczystym pochodzie, któremu akompaniowała Miejska Orkiestra Dęta z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu. To jest jednostka nie włączona do systemu, ale też wpisująca się w tą mapę ratowniczą, że gdy zajdzie taka potrzeba, to wykorzystujemy takie jednostki do wsparcia dużych akcji i właśnie temu ta jednostka służy. I ona się dobrze z tego wiązuje, angażuje się mocno w społeczną działalność właśnie na zasadzie wsparcia działań dużych, tych, które są organizowane przez Państwową Straż Pożarną, przez jednostki krajowego systemu. Znajdujemy się tutaj w Jeziorach, gdzie strażnica za nami znajdująca się ładnieje, gdzie jest nowy samochód, gdzie jednak ta Straż Pożarna, oprócz tego, że większość ludzi mówi Straż Pożarna Ochotnicza, to jest reprezentacja, ale niekoniecznie. To jest naprawdę poświęcenie tych ludzi, poświęcenie nawet swojego życia w ratowaniu mienia i dobra innych ludzi. Oficjalne obchody jubileuszu rozpoczął przegląd pododdziałów dokonany przez nadbrygadiera Andrzeja Witkowskiego, członka Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Następnie odegrano hymn Rzeczypospolitej Polskiej i podniesiono flagę państwową na maszt.
głos zabrał druh Arkadiusz Powalski, prezes zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach. Jubileusz istnienia 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach jest najbardziej sprzyjającą okazją do podsumowania dotychczasowej działalności. Cofnijmy się zatem myślą wstecz, aby uzmysłowić sobie bohaterstwo, ofiarność i poświęcenie naszych dziadów, ojców i braci w społecznej służbie, w walce z żywiołem dla dobra naszych bliźnich i całej społeczności jeziorskiego środowiska. Wspominamy tę działalność dlatego, by oddać hołd wszystkim druhom, którzy nie doczekali tej uroczystej chwili, a położyli ogromne zasługi w rozwój naszej jednostki i ochrony przeciwpożarowej. Wspominamy również dlatego, by z efektów ich bezinteresownej i trudnej pracy czerpać przykład i siłę do nowych zadań, jakie na nas czekają. Podczas uroczystości jednostce przekazano oficjalnie sztandar ufundowany m.in. przez mieszkańców Jezior oraz ulicy Sadowej i Łabędziej. Fundatorzy przed wręczeniem sztandaru dokonali symbolicznego wbicia gwoździ w drzewiec oraz wpisu do księgi pamiątkowej. Sztandar wręczyli nadbrygadier Andrzej Witkowski oraz druh Artur Sterna, członek zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Sztandar został odznaczony srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa przez prezydium zarządu głównego Związku OSPRP. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorach nadanie sztandaru stało się uwieńczeniem 50-letniego jubileuszu. No, sztandar to w ogóle w polskiej tradycji jest coś takiego, co jednoczy ludzi, gdzie no, grupa ludzi po prostu pod hasłem sztandaru jednoczy się, działa w jakimś szlachetnym celu. I tak jest też w dniu dzisiejszym, że po 50 latach działań jednostka ma jakby zwieńczenie w postaci sztandaru, co mam nadzieję ich będzie jeszcze bardziej jednoczyć i powodować, że te działania jeszcze będą ich efektywniejsze. Na uroczystości nie mogło zabraknąć odznaczeń dla samych druhów. Po raz drugi już złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali Ignacy Szymala i Antoni Makówka. Złote, srebrne i brązowe medale oraz odznakę wzorowy strażak otrzymało kilkudziesięciu druhów. Nie zabrakło również odznaczeń za wysługę lat. Władysław Jurek, Antoni Makówka, Jarosław Sobiera, Józef Stężalski oraz Ignacy Szymala otrzymali odznaczenia za 50 lat służby w mundurze ochotniczego strażaka. Tak, to pierwszy byłem druh tutaj, jak zawoziłem. To pamiętam jak trzeba. To tu Powalski nieboszczyk akurat, on już umarł. No to on tu budował to. No troszeczkę, no nie wiem, było ze 3 lata, ze 4 gdzieś. Także budować czy nie budować, no ale później jakoś uzgodnione było, bo to sieradz akurat w sieradzu podawał, żeby budować. Bardzo dobrze szła budowa, no, szła na piątkę. No, ludzi było sporo do roboty, bo to chodzi o to, żeby ludzi było do roboty. Bo tak murarz, no to co, jeden murarz czy dwóch murarzy było, to trzech nawet. No nie wiem, no ale ludzi było do roboty sporo. Po uroczystych wręczeniach ksiądz Jan Siedlecki dokonał poświęcenia wozu strażackiego Renault Kangoo oraz zmodernizowanej remizy. W dniu świętowania jubileuszu nie mogło zabraknąć życzeń i podziękowań, które druhom składali zaproszeni goście. Każdy jubileusz to jest refleksja, to spojrzenie wstecz, to przyjrzenie się osiągnięciom, to oczywiście okazja do podziękowania tym wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że ta jednostka żyje, że się rozwija. No i podziękowania rzeczywiście całemu gronu tutaj strażackiemu, również społeczeństwu, że mogą służyć dla tego społeczeństwa poprzez niesienie pomocy im, przez działalność strażacką oczywiście. Składam najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję za 50 lat pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Dziękuję druhom, którzy założyli Ochotniczą Straż Pożarną w Jeziorach. Dziękuję druhu i druhu. Dziękuję wam wszystkim za wasze poświęcenie, za wasz czas poświęcony w rozwój ochrony przeciwpożarowej. Serdecznie jeszcze raz dziękuję. 50 lat, pół wieku. Czego by życzył pan tym ochotniczym strażakom? No na pewno, żeby mieli, przede wszystkim, żeby mieli tyle wyjazdów, co powrotów, bo to jest najważniejsze. Najważniejsze jest zdrowie tych ludzi, którzy w tych strażach są. A jeżeli będą mieli zdrowie, to na pewno następnego jubileuszu 100 i 150 lat. Chcę serdecznie podziękować tym druhom, którzy zakładali jednostkę. Bardzo im serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim druhom, którzy przez 50 lat ratowali mienie i życie ludzkie. Życzę wam dalszych jubileuszy i wszystkiego dobrego dla wszystkich druhów. Uroczystość zakończyła defilada, po której rozpoczął się strażacki piknik dla mieszkańców i gości.